Cześć siemaneczko, witam was w kolejnym materiale na tym kanale. Dziś drugi odcinek z serii Sprawdzamy YouTuberów. Wezmę pod lupę skład, który zaprezentował nam ostatnio Wojciech, a link do jego odcinka macie oczywiście w opisie. Nie ukrywam, że mam do niego mały żal, że nie pokusił się o dokładniejszą charakterystykę tego zespołu i podpowiedzi, jak nim grać, ale postaram się zrobić to za niego, więc tak w telegraficznym skrócie. Formacja 4-3-1-2 jest specyficzna, więc uważajcie na środek pola, który fajnie biegnie do ataku, ale są momenty, gdy brakuje wam graczy w defensywie. Linia obrony bardzo dobra, więc nie kombinujcie z wytycznymi, bo wszyscy ustawiają się jak należy. Uważajcie jednak na agresywne przejęcia, gdyż Juan Jesus ma agresję ocenioną na 89, a Manolas w tej wersji na 86 i dość często zdarzało mi się nimi zarobić jakąś kartkę. Do reszty spraw przejdę już w standardowym opisie. Skład zaprezentowany przez Wojciecha, mimo iż nie jest kreatywny, to pozwala na całkiem miłe rozgrywanie akcji. Tak jak on sam w odcinku wspomniał, cechą charakterystyczną jest to, że w każdym momencie masz wybór, do kogo podać, bo na wolnych pozycjach jest dwóch lub trzech zawodników. Bardzo dobrze widoczna jest współpraca między środkowymi pomocnikami a napastnikami. Trochę mało widoczny był Mertens, ale mimo wszystko mogę powiedzieć, że Belk nie zawodził. Osobiście zawsze mam dylemat, czy wybrać właśnie jego, czy Pereirę i potrzeba mi jeszcze kilku meczów, żeby to ocenić. Generalnie rzecz biorąc uważam, że skład ten buduje swoją siłę właśnie w środku pola. Obrońcy co prawda są świetni, jednak jeśli nasz przeciwnik atakuje pozycyjnie, to już w środku pola zaczyna się walka o odbiór piłki, która dość często wygrywana jest przez kogoś z trójki na N'Golo, Guarin lub Marquisio. Warto również zwrócić uwagę na to, że gracze drugiej linii potrafią świetnie uderzać z daleka i naprawdę polecam huknąć sobie czasem z dystansu. Obrona jest solidna, boczni obrońcy dobrze kooperują ze środkowymi, a para stoperów Manolas, Juan Jesus daje sobie radę w każdym rodzaju pojedynków, z czego Greg jest naprawdę świetnym sprinterem, jednak mówiłem już o tym w którymś z poprzednich odcinków. Co do ataku, tutaj rządzi uporządkowany chaos. Uważam, że to najlepsze określenie. Zarówno Dybala, jak i Mertens są piekielnie zwinni, a Dumbia... No Dumbia to Dumbia, myślę, że nie trzeba go nikomu przedstawiać. To, co zdecydowanie zaskoczyło mnie w szeregach ofensywnych, to fakt, że Paulo Dybala ma dobre strzały z prawej nogi, ocenionej zaledwie na 2 gwiazdki i wyczuwam tutaj troszeczkę syndrom Sturridge'a. Oczywiście, jeśli macie okazję, to uderzajcie Argentyńczykiem z lepszej, lewej nogi, jednak nie jest to konieczność. Bramkarza nie oceniam, jednak zaznaczam, że Handanović to moim zdaniem jeden z najlepszych golkiperów w grze. Po opisie Wojciecha oraz tym, co przed chwilą powiedziałem, można by rzec skład idealny. Niestety nie jest to w 100% prawda. Boli mnie to, że fan z gry tym składem wcale nie stał na jakimś świetnym poziomie i nie mówię tutaj o braku 5-skillowca. Mi do dobrej zabawy wystarczą 4 gwiazdki sztuczek i one tutaj są, jednak tylko Dybala ma cechę dryk i trochę mi to przeszkadzało. Dodatkowo brakowało też zabawy trikami gdzieś na skrzydle, jednak nie mogę powiedzieć, że to wada, bo jak wiemy, zależne jest to od formacji, a każdy lubi coś innego. Podsumowując, skład ten jest naprawdę dobrze złożony, polecam go osobom chcącym wbić wyższą ligę lub tym, którzy chcieliby nauczyć się strzelać z dystansu, bo ta 11 naprawdę to umożliwia. Typowych wad na szczęście nie ma, jednak tak jak mówiłem, mały minus stawiam przy kreatywności oraz zabawie z gry. Mam nadzieję, że materiał ten wam się podobał. Na koniec chciałbym napomknąć, że bardzo serdecznie dziękuję za 1000 subów, które wybiło na kanale. Bardzo mnie to cieszy i motywuje do dalszej pracy, która nie miałaby sensu bez was, więc oczywiście z tej okazji nagram jakiś specjal, a będzie to no, jakaś wybrana propozycja z komentarzy pod tym filmikiem lub komentarzy na Facebooku w postach, które umieściłem na stronie Ciekawa FIFA oraz grupie Budowlańcy Veni Vidiviciusza. Jeśli chcielibyście coś zobaczyć w takim specjalu, to śmiało piszcie swoje pomysły. Ja tymczasem się z wami żegnam. Jeśli podobał wam się dzisiejszy odcinek oraz to, co robię na kanale, to zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz suba. Ja już lecę, trzymajcie się, na razie i piona.